Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Last of Us 2. To co? Uciekamy od światła. Chociaż tak naprawdę to i tak musimy się tam zameldować, więc chyba nie ma sensu nurkować. Wypływamy na powierzchnię. Obiecałem też przed tym odcinkiem sprawdzić, jak wygląda stan naszych znajdziek. Jestem wilkiem! Nie strzelać! To ja! Abby! Abby? O kurwa, to Abby! Jest sama? Otworzyć bramę! Hej wam. Jezu, dopłynęłaś to w pław? Ach, łódź chuj strzelił. Szukam sprzętu medycznego. To dla Isaaca. Ale to wszystko idzie do Isaaca. Co jest grane? Nie mogę powiedzieć. Misja z dala od bazy. No, pakujemy wszystko i wysyłamy. Przejdź się, zobacz, czy ktoś czegoś nie ma. A Nora tu jest? Wczoraj mówiła, że będzie się tu kręcić. Pojechała z ostatnim transportem, ale jeszcze wróci. Okej, dzięki. Skąd biorą nowych rekrutów? Może robią pranie mózgu każdemu intruzowi w mieście. I na grilla. Obiecałem... Lepiej dla niego, żeby znalazły go blizny. Jebany zdrajca. Siema. O, Abby. Słyszałaś o Denim? Słyszałam plotki. To nie wy je rozpuszczacie? Nie, to nie my. Dobrze. I tak trzymać. Bo ręka mnie świerzbi, żeby wam... No dobrze, smacznego. No i właśnie, jednej monety jeszcze nie znaleźliśmy, ponieważ przyznam się, że męczyła mnie ta sytuacja, czy trzeba wracać do hotelu. Okazuje się, że nie. I tutaj po raz pierwszy w naszej serii skorzystałem z tutoriala w internecie, czy solucji, zwał jak zwał, żeby znaleźć tę brakującą monetę. Przypuszczam, że za nic w świecie bym się tu już nie rozglądał, bo bym uznał, że nic więcej nie możemy znaleźć w trakcie takiej misji pogadankowej, więc no raz chyba można, do trzech razy, więc jeszcze dwie szanse, jakbyśmy czegoś nie mogli znaleźć. Ktoś chce pogadać? Ktoś ma sprzęt medyczny? Cześć, tu Abby. Dziękuję za ciepłe, miłe powitanie. Macie jakieś apteczki takie? Ty te rękawiczki to... O! Niech i tak będzie. A, maks amunicji. Akurat tego, co nam nie trzeba. Tak się zastanawiam, jakby na przykład wybić szybę w jakimś samochodzie. To cofając się w czasie i grając Eli, powinniśmy widzieć tę zbitą szybę, więc jak to pogodzić? Dalej to ogarniacie? Ta, piętro po piętrze. Coś jeszcze zostało? No jasne. Mamy jeszcze sporo pięter do przeszukania. Ach, powodzenia. Boczek proszę zostawić dla nas. Panowie, chcecie pogadać, poplotkować? W zęby ktoś chce dostać? Bardzo lubię ten klimat, ale jak broń nam zamoknie, robi się do niczego. Ja nie miałem problemu. Co z tobą? Spierdalaj. Ciekawe, czy byłbyś taki mądry podczas dwutygodniowego wypadu na wybrzeże, kiedy biegnie na ciebie klikacz, a broń ci się nagle zacina. Nie wiem, co ci powiedzieć. Miałeś niefart. Te bronie są git. No dobra. Brzmi jakby... Kolega, musimy o czymś pogadać. Abby idzie. Mów obojętnie co. Hej. Abby. Ciebie też tu ściągnęli? No, niezły połów. Szukam sprzętu medycznego. Mogłabyś mi pokazać? Abby. Gadałem z Isaaciem. Masz wrócić do bazy. Daj mi z nim pogadać. Pogadasz, osobiście. Wracasz z kolejnym transportem. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. Daj ręce. Kurwa. Hej! Zwichniesz sobie ramię. Nora. Rany. Nie sądziłam, że narazisz się Isaacowi. Owen był w akwarium? Gadałam z Mannym. Tak, potrzebuję sprzętu medycznego. Dlaczego? Coś mu się stało? Zespół ciasnoty. Rozwalona ręka. Chyba nie próbujesz go leczyć. Mel, mamy mało czasu. Jezu. Zdążyliśmy już odesłać większość zaopatrzenia. Co? Nie skończyliśmy jeszcze dolnych pięter. Znajdę to tam? Pewnie tak, ale... Na dole jest groźnie. Dam radę. Jeśli cię złapią, nie miałam z tym nic wspólnego. Oczywiście. Dobra, chodź. Zespół ciasnoty w dupę. No. Chłopak ma szczęście, że chodzi z lekarką. U Mel wszystko gra? Tak. Była zupełnie rozwalona po tej rozmowie z Isaaciem. Rozmawiała z Isaaciem? Kiedy się dowiedział, że opuściłaś bazę, przesłuchał nas. Ostro ją potraktował. Ktoś się wygadał? Nie. No dobrze, ale to tam na dół, gdzie czytaliśmy notatkę, że tam się nie schodzi, bo tam jest bardzo źle. Oby nie. Oby to jednak inny dół był. Nora! Dokąd idziecie? Po Abby. Łódź jest gotowa. Wciąż mam pudła na drugim piętrze. Weźmiecie je najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. Dobra. Dzięki. Poszli. Słuchaj, Nora, a może nic ci nie jest? Tu na górze znajdziemy to, co nam potrzeba do szczęścia. Manny się o ciebie zamartwia. Wie, że tu jestem? Wkrótce się dowie. Jaki Owen ma plan? Kiedy Mel pomoże mu już z ręką? Mówił coś o Santa Barbara. Czekaj. Czysto. Okej, tak czy siak... Owen wie, że plotki o Santa Barbara to brednie, nie? Jezu, tak mi żal Mel. Ta. Mnie też. Dobra, na tych piętrach jest OJOM, centrum urazowe i kilka sal operacyjnych. Brzmi świetnie. Nie bez powodu jeszcze tam nie weszliśmy. To było epicentrum infekcji w mieście. To tu sprowadzali zarażonych, zanim zrozumieli, co się dzieje. Wszystko będzie zarośnięte. Super. No, wyważone miejsce na wakacje. Ale mamy... monetę... Idziemy, spokojnie. Musieliśmy się namyślić trochę, ale mamy monetę, jakby był jakiś automat z zapasami. Czy coś. Tu macie pudełka, alkohol, rękawiczki lateksowe. Kurczę, tyle lat minęło. Jeszcze jakie zapasy można tu znaleźć. Ciekawe, w jakim stanie to wszystko. Czy to się nadaje do czegokolwiek. No ale jak widać, warto się już nawet tutaj rozglądać. Patrzę, czy coś nam nie miga po oczach. W każdym razie szukaj karetek. Są pozamykane, może ci się poszczęści. Dobry pomysł. I serio to wszystko przyczesane? Aż dziwne, że nie wysłali żadnej grupy tam na dół, skoro kryje się tyle skarbów. Obyś wytrwała jak najdłużej. Obym umarła bezboleśnie. Do zobaczenia w bazie. Oby szybko. Tak. Nie zakluczasz? Może to i lepiej, że nie słyszeliśmy takiego kliku przekluczonych drzwi. Znaczy, po poznańsku nie zakluczasz, czyli inaczej nie zamykasz, tak? Żeby nie było tak, bo mogłoby tutaj pojawić się małe niezrozumienie. Kurczę, nie mamy żadnej broni białej. To mnie martwi dość mocno. Też liczę. Dobra. Chirurgia, centrum urazowe, OJOM. Do roboty. Czy znajdzie się tu jakaś rurka? To co, zaczynamy tu. Poszukiwania. Czy nie może być w żadnej grze tak, że jak mamy coś pilnego do znalezienia, to to jest zaraz na początku drogi, taka niespodzianka, taka, że nie na końcu. Ty masz kremik tutaj jeszcze? Boże. I wiadomość. Jake, chyba nie uda mi się dotrzeć do domu. Oddałbym wszystko, żeby być teraz z tobą i Suzy. Ukrywam się z kilkorgiem znajomych, drzwi są zabarykadowane, a tamte skurczybyki czają się po drugiej stronie. Sprawy potoczyły się gorzej niż się spodziewaliśmy. Jestem w zasadzie pewien, że nikt po nas nie przyjdzie, a przynajmniej nie, zanim będzie za późno. Aby ten liść kiedyś do ciebie dotarł. Mam nadzieję, że razem z Suzy będziecie o mnie pamiętać. Tak bardzo was kocham, Scott. Kurwa, nie wiedzieli, z czym się mierzą. Przynajmniej nie jest zarażony. Kurczę, tyle rarytasów, a my nie możemy zrobić z tego specjalnie użytku, bo jak my to ze stanem wszystkiego, właśnie, granat, wiecie co? Wolałbym mieć 6 granatów. Może coś jest na dole. I teraz można zrobić z tego większy użytek. No jeżeli kogoś mieliśmy nie budzić tutaj, wejść po cichu, no to obudziliśmy, chociaż wydaje mi się, że te wszystkie poziomy są podzielone na takie, powiedzmy, strefy, w których dopiero wróg się może pojawić, więc bez obaw. O! No tłumik to ty załóż. Kurczę, nożyczki to na rurę by się przydały. Więc bez obaw. Nikogo niestety ani nie uszkodziliśmy, ani nie obudziliśmy. Nie wygląda tak źle. No. Szczególnie, że takie bombeczka zapobiegawcza już poleciała na dół. O! Ojom. Mieliśmy tutaj się zjawić. Oczywiście, zablokowane. Byłoby zbyt łatwo. No to urazówka albo chirurgia. Schodzić do takiego miejsca i nie zabrać ze sobą chociażby łomu. Już nie mówię, że szukać kluczy. Ale łom. O, gdzieś może być warsztat niebawem. Kaplica. Jak my z tłumikiem wyglądamy? No jest takie pół na pół. Bywało lepiej, nie ma tragedii. Ale co my to mamy? Jakieś dłuższe kazanie. Naprawdę chcą tam dzisiaj znów pójść? Za każdym razem wraca tylko połowa oddziału. Straciliśmy laboratorium. Czas z tym skończyć. Aha, i przepraszam, że przekazuję liścik. Jakbyśmy byli w szkole. Po prostu żołnierze mogą podsłuchiwać. Nie mam pojęcia, co się dzieje, dlaczego nas stąd nie zabiorą. Powtarzają, że ewakuacja się rozpocznie, jak tylko będą mieć pewność, że budynek jest zabezpieczony. Czy nie widzą i nie słyszą, co się tam dzieje? Przegraliśmy. Myślę, że nie chodzi o zabezpieczenie czegokolwiek poza wynikami badań. Musimy się stąd wynieść. Nasi znajomi wciąż mogą tam żyć. Wiesz, do czego zdolne są te stwory. Nikt nie mógł przeżyć, nie tak długo. To straszne, ale nie żyją. Co sugerujesz? Widzę, że Scott nie daje za wygraną z żołnierzami, ale ma już naprawdę dość. Zabierzmy go i spróbujemy się stąd wydostać. Czekajmy jeszcze jeden dzień, zobaczymy, co działają ci nowi żołnierze. Jeden dzień, później działamy. Dzięki. Ciekawe, co mieli na myśli z tym działaniem później. Czy im rzeczywiście się to udało? Max, to może my powinniśmy z tamtą spróbą chodzić. Tyle zabawek. O! Do strzelby też max? Faktycznie też max. Z jednej strony to cieszy, bo wydaje się, jakbyśmy byli gotowi. Z drugiej sugeruje chyba problemy większe niż zakładamy. Tutaj też max. No, trzeba przyznać, że przygotowali się w tej kapliczce na najgorsze. Kolego, masz coś dla nas? Z mojego oddziału zostałem tylko ja. Wszyscy, którzy tu trafili, razem ze mną nie żyją. Zabezpieczyliśmy większość drzwi, ale niektóre były poza naszym zasięgiem z powodu zarażonych pacjentów. Nie przewidywaliśmy tak zaciekłego oporu z ich strony. Myśleliśmy, że są chorzy i słabi. Do głowy mi nie przyszło, że zobaczę, jak rozczarpuję moich ludzi. Mam kilka ugryzień na ręce i nodze. Wykończę jeszcze paru tych powaleńców, aż skończą mi się naboje. Później dołączę do oddziału. Jeśli ktoś to czyta, niech wie, że... trzeba wysłać więcej żołnierzy, żeby w pełni zabezpieczyć to miejsce. Ale właściwie to mam nadzieję, że nie byliście na tyle głupi, by próbować tu coś opanować. Tylko po prostu wysadziliście budynek w powietrze. Powodzenia. Zrobiliście co w waszej mocy. Pytanie, czy to poświęcenie było tego warte, jak widać. Ostry dyżur. Gdzieś tu będzie centrum urazowe. Wejście do izolatki, okej. Szpitalny oddział ratunkowy. Jeszcze lepiej. Może kusza nie byłaby taka zła. Dawno w sumie nic na nas nie warczało, nic nie syczało. A ja mówiłem, że hotel był najgorszy. Żeby tu nie było żadnego... O! I see you. Ale to chyba tak nie działa w takim razie. Śmieszna sprawa. Pierwszy raz udało się dostrzec takiego wtopionego w ścianę. I pierwszy raz się okazuje, że to nie miało większego sensu. Strzelanie do nich. No dobra, zakładam, że usłyszymy syk naszych przeciwników, jak tylko miałoby się tu stać coś niedobrego. No nie mam zaufania do tych ścian, bo tak jak widać, tu w każdym miejscu jest ktoś wtopiony. Więc nie zdziwię się, jak w którymś momencie wszystkie nagle się dogadają, że okej. Muszę coś znaleźć. Dupa. Musiało tu coś zostać. Tylko, że jak wszystkie naścienne stwory się zgadają ze sobą, że dobra, ruszamy na nich. O, postój karetek. To przez jakiekolwiek drzwi to my sobie jeszcze pochodzimy. Najgorsze, że nagrywam ten odcinek jak na złość w środku nocy. W tej chwili 2:00. I zamiast delektować się tymi widokami, podziwiać, jak to zazwyczaj grając w dzień. No, cała sytuacja jeszcze dość mocno buduje klimat. No i zabawniejsze jest to, że my znaleźliśmy więcej tabletek w jakimś chińskim sklepie niż w oddziale szpitalnym. Przynajmniej z tych, co nas interesowały. Chirurgia. A to moment, to ja bym się jeszcze... Kurczę, i teraz pytanie, gdzie lepiej? Centrum urazowe. Co do chuja? Brak prądu, okej. O! To jeszcze tam wrócimy. Do wszystkich zainteresowanych, nie możecie nas tak traktować. Rozumiem, że wielu ludzi jest chorych, ale wrzucenie mnie tutaj i rozdzielenie z żoną jest czymś niedopuszczalnym. Siedzę tu od ponad 3 godzin, bez żadnych nowych informacji. Lekarz nałożył na ugryzienie jakąś maść, a potem zniknął. Uszkodzone miejsce boli i wydaje się pogarszać. Proszę natychmiast dostarczyć tę wiadomość swojemu przełożonemu. Z poważaniem, Don Carter. Mogło być gorzej. Don Corleone, a moment, tu jest jeszcze jedna strona. Obudziłem się strasznie głodny, ale nie mogę niczego utrzymać w żołądku, nawet wody. Łeb mnie nawala, krzyki na zewnątrz nie pomagają. Dlaczego mnie tu zamknęliście? Ktoś tu musi przyjść. Chcę się zobaczyć z Saszą, moją żoną. Sasza, pomóż. Nie mogę zebrać myśli, to ledwo piszę. Nie śpię zbyt głodny, zabierz mnie stąd. Głodne oczy bolą, Sasza. Co ja się wpieprzyłam? Wygląda jak ostry kac. To nie są tabletki do wzięcia? Chyba nie. No gościa nieźle suszyło. To tak, tu rozumiem też nie ma prądu. Też będzie coś nas... O! Nie ma prądu. No, dostały mi sale operacyjne. To lecimy na chirurgię. Tylko jeszcze szafeczkę tu. Pusto. Tak sobie myślę, może zawczasu. Jeszcze przycupnąć tu na moment. Pełne zdrowie. Poruszanie się szybciej, a tam coś leży na tym. Plus 50 do leczenia. Prędkość ruchu w czasie celowania. A może tutaj ta amunicja tańsza później nam wbija. Cóż tu leży? Alkohol i bandaże, i nie widziałem ich? Kurczę. Być nie może. To gdzie ta chirurgia była? Mhm. Słyszycie? No kurczę, gdyby to była inna gra, CS-ik na przykład, to byśmy strzelili tutaj i uszkodzili mu głowę. Niestety, tak dobrze nie ma. Tu jak rozumiem dalej brak prądu. O! To chyba wszędzie brak prądu. Tak myślałem, że taki za wyraźny. Ale dumałem. Strzelać czy nie strzelać? Dać mu spokój. Tylko, że tu mamy przejście chyba dalej. Ale za szybko. Nie widzę tego, niczego złego. No liczę, że ta gra po prostu chce zaskoczyć gracza i zaraz coś znajdziemy i bez problemu będziemy mogli wrócić na górę. I zupełnie nie będziemy się martwić tym, co nas tutaj właśnie spotkało. Stevenie, już dłużej nie mogę. Wiem, że mam robić tylko badania i wpisywać wyniki, ale nie zniosę dłużej takiego bólu. Zaprowadziłem kilku żołnierzy do urazówki. Miałam nie wchodzić do środka. Widziałam, co dzieje się z pacjentami. Wszyscy dorośli czy dzieci, którzy to trafiają z ugryzieniem lub zadrapaniem, stracą zmysły, a my ich tylko oszukujemy. Poprosiłam, żeby mnie puszczono do domu, ale słyszałem, że mam dalej pracować. Mówili coś o bezpieczeństwie narodowym. Powiedzieli, że mogę się zdrzemnąć w jakimś pomieszczeniu. Steven, musisz mnie stąd wyciągnąć. Niewiele brakuje mi do załamania nerwowego. Kurwa, wygląda na to, że wciąż tam są. Steven, jesteśmy w stanie was uratować. Gdzie to otworzyć, czy nie bardzo? Też potrzebujesz prądu. No rozumiem, że wszystkie takie... Musiałam spróbować. Dokąd prowadzą te kable? No właśnie. Wszystko jakby w tę stronę. Ale przyznam... Przydałby mi się lew. Albo Manny. Tak, Manny. Świetnie mi się spisał. Przyznam, że powrót chyba nie będzie należał do najprzyjemniejszych z tych, co tu były grane do tej pory. Stół warsztatowa. Ciekawe, czy stół warsztatowa... Nie, jeszcze nie odpalaj. Zostaw, odłóż. O tak, bo mam spore zastanowienie, czy stół warsztatowy zadziała bez prądu. Teoretycznie listw... A proszę, czyli ktoś to oszukuje, że nie ma prądu. No dobrze, co moglibyśmy zmienić? Ogień seryjny, pojemność luneta, stabilność, odrzut, obrażenia. Kurczę, no... Większość rzeczy, które nas interesowały, już zrobiłyśmy to. Ogień seryjny, luneta, pojemność. To może tak, pojemność. Ten ogień seryjny. To skomplikowane. Brzmi fajnie z nazwy. No w praktyce tak mówiłem. Strzela całkiem fajnie, szybko. I ty, czekaj, ale to jeszcze nie koniec naszej zabawy. Jak już tutaj przyszliśmy i mamy tyle części, luneta zdecydowanie nie, więc stabilność do strzelby. Co prawda, my tak rzadko kiedy strzelamy nią na jakiś większy dystans. Tak piękny rozrzut i zasięg, szczególnie tej ognistej amunicji, że no nie wiem, czy ta stabilność do czegoś się przyda, ale brzmi dobrze. No jest miło. Czyli co? Może pojemność tutaj jeszcze zmajstrujemy. Zawsze więcej amunicji w magazynku, to tak jakoś trochę bezpiecznie, ale w ogóle ile tych ulepszeń udało nam się zakupić. No i jak widać miotacza nie możemy rozwinąć, bo tak komikowałem to trochę podmiotacz. Ale nie ma go tu na liście. Więc to wszystko. Choć nim pójdziemy dalej. Jeszcze bym zobaczył, czy nie ma tu jakichś części. I może warto. Nie jest to co prawda ostatni warsztat w grze, bo chyba za znalezienie wszystkich dostajemy też achievement. Ale może warto by było jeszcze coś tu docisnąć? Przemyślę to. Może stabilność pistoletu, chociaż powiem wam, że będziemy powoli zbierać też części na szybkość przeładowania kuszy. Dopiero później to zauważyłem, że coś takiego się kryje, a byłoby to chyba dość wygodne rozwiązanie. No ale dobrze, max. I później zostaje nam lunety. No, te ramki udało się całkiem nieźle usprawnić do tej pory. Na pewno nie ma więcej elementów? Na pewno nie ma więcej elementów. No to cóż, czuję się gotowy, żeby ruszać dalej. A jak ty pistolecie się tutaj trzymasz? Kurczę, wiecie co bym zrobił? Trochę szkoda amunicji, ale widzieliśmy dużo tamtych stworów chodzących po cichu. Więc może to by nie był taki głupi pomysł. Chętnie bym jedną zapalającą zrobił, ale znowu szkoda mi jest tracić. Dobra. Jesteśmy gotowi na wszystko. Chyba... Włączam światła. Tak nam dobrze było do tej pory. Po co komu prąd w tym miejscu? Do szczęścia. Jaki brak prądu? To jeszcze nie wszystko? A, ładnie, a już chciałem iść. Tak. No teoretycznie zrobiło się jaśniej. W praktyce do tej pory nie daje mi spokoju, co tam waliło wcześniej. Ale przypomnieli nam o jeszcze jednym dość ważnym problemie. Gdzieś ostrza zgubiliśmy. Dokładnie nagłówki tu wbiły. No to jeszcze nie wszyscy. Tam w ogóle to taki cień trochę purchlaka wydaje się jakby był. No dobra, nikt tu dziś nie umrze. No chyba, że ten ktoś tam na ścianie. Tak, dobrze. Może szkoda, ten tłumik jak widać trochę zmarnowany był wcześniej. Można to było lepiej zrobić. Fajnie, podobały mi się te stwory na ścianie, że możemy tak trochę się z nimi pobawić. Z drugiej strony do czasu, aż ta zabawa już nie będzie tak przyjemna i fajna. Ty śpiąca królewno, masz coś dla nas? W ogóle w jakiś sposób trzymali tych pacjentów związanych pasami, tak no. Wiadomo, że kwestia bezpieczeństwa w jakimś sensie, bo... O! Aha, ten tam hałasuje, tak. Kurczę, mam problem, czy tego kogoś tutaj powinniśmy zwalniać? Z drugiej strony za nami chyba nikogo nie ma, więc z jakiej broni byśmy nie skorzystali? To nic złego się nie stanie. Kto to jest? Czy to jest zwykły biegacz? Czy to cichacz jest? Cichacz chyba. O! Nie, klikacz po prostu. To powinno nieco ułatwić sprawę. Oddaj nam tego bełta. Gdzie są te pieprzone zapasy medyczne? Zaopatrzenie, no. Jeżeli gdzieś szukać dodatkowych rzeczy... A, moment. Chyba bezpieczna ściana. Jeżeli gdzieś szukać dodatkowych fajnych rzeczy, to chyba tylko tu. Nadal nie mamy żadnej broni białej. I trochę teraz smuci mnie kwestia, że jak gdzieś tam mogliśmy sobie rurę wziąć, czy coś innego, że jednak nie skorzystałem z tej okazji. Pewnie teraz by było zdecydowanie przyjemnie tutaj śmigać. Zobaczmy, co tu mamy. Noż kurwa mać. Proszę, nie w garażu będzie karetka. Jakieś takie rękawice albo coś, jak tu już tak dotykamy wszystkiego. No dobrze, co my to mamy? To mamy wyjście, ale przyznam, że no te dźwięki, jakie do nas dochodziły, nie napawały optymizmem. Co prawda zakładam, że musimy to coś wypuścić stamtąd. A z drugiej strony może nie musimy tam zaglądać, a tu jeszcze to podnosiliśmy. Może jakby tak prosto do garażu pójść, to nic się nie stanie. Nie ukrywam, że kuszą te jedne drzwi. O! Mam wrażenie, że to coś wypuściło się samo. To były te drzwi, czy to nie były te drzwi? Moment, się pogubiłem. To były tylko jedne takie duże? Nie, to było tu. Czekaj. Dziewczyno. Nie, no to już by na nas dawno wyskoczyło. Dobra. Coś z tego wyszło. Wejść tu nie możemy. Nie podoba mi się strasznie miejsce i sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Zresztą, będąc przy różnych fajnych rzeczach, 90... Nie wierzę, jednej tabletki nam brakuje, żeby móc pomieścić więcej amunicji zapalającej. Jednej tabletki. Serio nie ma tu nigdzie jednej tabletki, aż mam ochotę przelecieć po wszystkich tych oddziałach, które tu mieliśmy, bo jedna tabletka i zmienia wszystko. No ale cóż, no jak nie ma. Co to ma kurwa być? Parking? O, nie panikuj. Bierz co trzeba i spieprzemy stąd. Powinni nam podziękować za to, że prąd mają dzięki nam i mogli wyjść, się przejść, zobaczyć coś więcej niż do tej pory. Halo, a tabletek tu nigdzie nie ma. Jednej. Cały czas mnie boli teraz, bo taka jedna tabletka to być może to powinno być cały czas równo i ta jedna oznacza, że gdzieś jednej sobie tak jak mieliśmy, to nie podnieśliśmy, tak? Bo ja nieraz tak chodzę bokiem, ściągam, ale no czasem się czegoś nie podniesie, tu nic nie ma. Ale nie słychać żadnych problemów. Nie idź za śladami krwi. No tutaj to wszystko wygląda typowo jak sceny z Rezydenta. Jeśli ktoś nie oglądał serii, to zdecydowanie polecam. Wszelkie Rezydenty, jakie się do tej pory pojawiły na kanale. Jest karetka po drugiej stronie. No niestety, chcąc nie chcąc. Zapasów tu żadnych nie mamy. No świetnie. Nie zawiedź mnie. Tabletki. Tak. Czekaj. Tabletki. A nie możemy tak na kredyt jednej wziąć? Mhm. O, dzięki Bogu. Lew, zaczynamy świętować. Okej, przynajmniej nie musimy z tym walczyć. Mam nadzieję, że w ogóle lecimy w dobrą stronę. Pamiętaj, co nas wystraszy, to nas wzmocni, czy jak to miało działać? Przechodzimy? O kurczę! Wow. Żeby jeszcze wiedział, gdzie mamy lecieć. O, można by odra... Aha. Panie boss, ja mam sąsiadów! Środek nocy! Z czymś takim wyskakiwać! Rzuć pan na luz! Mam wrażenie, jakby to mu nic nie robiło. To są te Uber bomby, które... Tak opłaciliśmy! Tyloma tabletkami, żeby mieć takie... możliwości... zdolności... Nie mam pojęcia, czym z nim walczyć i jak z nim walczyć. Gdzie to ma głowę w ogóle? Chociaż tych głów to ma to akurat całkiem sporo. Jest? Jeszcze gorzej. Po prostu zmienia amunicję. Gdzie wy jesteście? Mam nadzieję, że ten ogień coś mu robi. Ostatni granat. Najlepsze granaty. Najlepsze granaty. Rób nasze granaty. A może jednak nie takie złe? Wiecie co? Musi być jakieś wyjście. Nie żałuję, że tyle ich zrobiliśmy. Granaciki, chodźcie tutaj. Co my byśmy bez was poczęli? Ale tak już jesteśmy tu. Jest trochę spokoju. Jestem za tym... Nie, to jeszcze nie koniec. Moment, czy to jeszcze nie koniec, bo... Uciekł. Jak tu jesteśmy już, to myślę, że nic gorszego od bossa nas nie spotka. A nóż będzie brakująca pigułka. Zresztą, moment, czy my jakoś... Ja się gubię, czy my czasem tu nie biegaliśmy? Tu To jest całkiem niezła kupa kupy. Dobra, jak rozumiem, musimy pogonić za tym stworem tam. Chociaż, jak już jesteśmy... O właśnie, to zobaczmy, co tu mamy. Tyle amunicji niewykorzystanej w sumie. Nora nam nie uwierzy, jak powiemy jej, co tu widzieliśmy. Nie chcę nic mówić, a... Ale prąd i woda to nie najlepsza przygoda. A co gorsza, nadal nie znaleźliśmy żadnej broni białej. Co jest chyba najgorsze w tej całej podróży. No i jednej tabletki. Chociaż może dobrze, bo... Starałbym się wtedy nadużywać amunicję zapalającą, a tak mogliśmy... O! Jak to? Aha. Co to jest? Że to... O! Wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest skryptowane. Cała amunicja zeszła. Może miotacz był niezły na te potwory. Znaczy trochę tak, bo jednak amunicja do strzelby jest najfajniejsza, a... Tak trochę z zaskoczenia wzięli nas. Tym bardziej, że tu... Chyba lepszy był karabin na niego. Kto mógł wiedzieć? Tu wszystko wydaje się, że było lepsze. Tyle miotaczy, tyle różnych... A, moment, my możemy sobie przecież wytworzyć amunicję do tego. O, dziękuję! Chyba właśnie stworzyliśmy każdą możliwą rzecz w grze. Stąd taka piękna nagroda. 3 zapalające, chyba 3 zapalające. Znowu tutaj nożyczki moglibyśmy wykorzystać. A przemyślimy to jeszcze, pozbierajmy. Zobaczymy, co nam wpadnie w ręce. Ten pistolet... Alkohol. O! Coś do strzelby. Dobra, to już trochę lepiej się czuję zawsze, jak jednak ta strzelba jakiś nabój ma. I serio? Żadnych tabletek? Wśród tych? Niczego, z co by można było zmajstrować? Chociaż jedno? Nora nam nie uwierzy, jak jej powiemy, co tu przeżyliśmy. O! Kolejna strzelba. To nie jest tak źle. No chyba chodziliśmy, ale się upewnię, czy nie zostały żadne nożyczki, czy inne tego typu rzeczy. Nie, to był karabin. Dobra. Nie ma opcji, żeby w to ktoś uwierzył. Teraz pigułki. Teraz. No dobrze, ale może i słusznie, że teraz, bo nie wytworzyliśmy tej amunicji przed chwilą, co chcieliśmy zrobić, a teraz nam się opłaca to dużo bardziej. Czy w tej kanciapie... O, jest moneta, tak, zdecydowanie, ale myślałem, że możemy wejść. A tu Hawaj. Oj. Po takiej akcji... Myślę, że zdecydowanie, ale i tak wejść nie możemy. No właśnie, najgorsze, że nikt nie uwierzy w to, co widzieliśmy w piwnicy. A wydaje się, że fajnie, jakby byli gotowi na wszystko. Oj, to są te takie pojedyncze sztuki, to o czym mówiłem, że gdzieś być może taka pojedyncza tabletka też leżała. My jej nie podnieśliśmy i przez to nie mogliśmy zrobić amunicji zapalającej, ale... Jak to mówią? Może tak miało być. Wychodzimy stąd. Tylko, że tak naprawdę... Co ten mały? Czy on jeszcze czeka cały wieczór na nas? Przecież oni nie mieli za dużo czasu na to, żeby wrócić z tym całym sprzętem. Mam nadzieję, że Jara się trzyma. A też, no ile on może czekać na nas? Wszyscy cię szukają. Co zrobiłaś? Nic. Kazałam ci zostać. Nie mogłem. Roi się to od twoich przyjaciół. Masz wszystko? Tak. Teraz tylko musimy się stąd wydostać. Hej. Za mną. Chcesz pogłaskać? No, śmiało. Widzisz? Zrobione. Możecie się z nią zobaczyć. Wyliżę się? Tak, wyliżę się. Hej. To jeszcze dzieci. Wiem. Co się nam stało? Może przestaliśmy szukać światła. Może. Zajrzę do niej. Dobra. I znów ten szpital. Kolejne spotkanie. Mam wrażenie, że to też jest pewna symbolika zmiany naszej bohaterki, to co w niej się dzieje. Mam nadzieję, że któraś z wypraw, być może nawet i ta, choć raz zakończy się radośnie, bo to by oznaczało, że w Abby zaszła ta pozytywna zmiana. A może oczekuje zbyt wiele.